moi rodzice, moja rodzina, wszyscy zginęli w getcie. Tylko ja jedna zostałam. Ja to powiem oczami 15-letniej dziewczyny. To zabili chłopca, który przechodził z kartoflami, z warzywami i miał taką marynarkę. I jak on tu włożył, to wszystko, wie pan, było wypukłe i on nie zdąży się prześlizgnąć do getta i Niemiec go zabił. Tutaj to przychodzę jak na cmentarz, nawet w ciągu roku tak normalnie. I jak ja to przyjęłam, miałam jakieś 9 lat. Zaraz jak powstało państwo Izrael, dowiedziałam się, że ja powinnam być w Izraelu, a nie tutaj. Ale prosiłam swoją tą mamę przybraną, żeby mnie nikomu nie oddawała. No i jak to, i ona się do mnie przywiązała, ja do niej i była ze mną do śmierci. A powinniśmy o tym pamiętać, to jest część naszej historii i część naszego miasta. Dlatego uważam, że wszyscy ci, którzy pamiętają o tym i chcą, żeby pamiętać, żeby inne pokolenia pamiętały, powinny tutaj być. Żydzi są narodem, który w swoich świętach, w swojej pamięci, 3,5-tysiącletniej historii, swojej historii, pamięta właśnie i musi pamiętać o ważnych wydarzeniach. Możemy wspólnie pamiętać o tym, co się działo przez 1000 lat naszej wspólnej historii. My jesteśmy polskimi Żydami, polskimi obywatelami, czcimy pamięć polskich czynów zbrojnych i żydowskich czynów zbrojnych i ważnych momentów naszej wspólnej historii. Stoimy przy tym pomniku, przy pomniku bohaterów warszawskiego getta i stoimy przed Muzeum POLIN, Muzeum Historii Żydów Polskich. Historii wspólnego życia na tych ziemiach przez ponad 1000 lat. To jest i niech zawsze będzie historia przyjaciół. To jest i niech na zawsze będzie także historia wzajemnego szacunku, życzliwości i żywej pamięci. Żywej pamięci o wszystkich tych, którzy walczyli za naszą wolność i nie bali się także za nią ginąć. Cześć i chwała bohaterom powstania w getcie warszawskim.